Dzień dobry, witam Ciebie, Ewelino. Dzień dobry, cześć Iza, dzięki wielkie za zaproszenie. Dziś nasze ostatnie, ale w tym miesiącu, spotkanie z ekspertem SSW, którego tematem dzisiaj będzie asertywna liderka to kobieta pewna siebie. Moim gościem Ewelina Strawa, wykładowca studiów podyplomowych Akademia Liderki i Psychologii Przywództwa, dyrektor zarządzający, absolwentka studiów MBA, certyfikowany trener struktogramu, prelegentka i ambasadorka kobiet promujących rozwój osobisty oraz niezależność kobiet, pomysłodawczyni ludzkiej strony biznesu jako aktywności życia prywatnego i zawodowego. Ja ze swojej strony jako opiekun merytoryczny kierunku Akademia Liderki bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie nie tylko na to webinarium, ale również do prowadzenia zajęć na naszych studiach. W ogóle studia Akademia Liderki, bo muszę tutaj powiedzieć krótko na temat tego projektu najnowszego, stworzyłam z myślą o kobietach. Dla kobiet, o kobietach, bo tak też można powiedzieć, i zaprosiłam do współpracy kobiety, doświadczone menadżerki, które mogą przekazać swoją wiedzę, podzielić się nią, swoją mądrością i doświadczeniem z aspirującymi do roli liderki młodymi kobietami. Ewelino, nawiązując do naszego dzisiejszego tematu, powiedz mi, czym dla Ciebie jest asertywność? Dla mnie osobiście wiąże się ona z wyrażaniem swojego zdania, własnych uczuć. Dzięki wielkie, Iza, że o to pytasz, ponieważ mam wrażenie, że słowo asertywność, ono ewoluuje, tak jak ewoluowało nasze ciało i my się rozwijamy. Tak, asertywność dla mnie to świadomość siebie i swoich emocji. To jest po pierwsze. Czyli dzięki temu, że wiem, jaka jestem, jaka jest dzisiaj współczesna liderka, ona lepiej zarządzi sobą oraz relacjami ze środowiskiem, bo nie będzie musiała zakładać maski, bo wreszcie będzie mogła być sobą, bo wreszcie nie będzie bała się opinii publicznej. Drugi element, taki bardzo istotny, to dla mnie asertywna liderka to taka, która przyjmuje zdanie innych. Mam wrażenie, że bardzo często interpretujemy tą asertywność jako mówienie nie. Ja tu bardzo, bardzo chciałabym się zatrzymać. Ponieważ kiedy rozmawiam ze swoimi klientkami, to mamy proces rozmowy od tego, żeby nauczyć się mówić nie, to jest pierwsze, ale przestać interpretować to nie wiecznie, nawet kiedy marzymy coś zrobić, ale chcemy pokazać, wiesz Iza, że jesteśmy takie asertywne, no i powiemy nie. I bardzo często wtedy zapominamy o swoich emocjach, uczuciach i swoich potrzebach, nie? Oraz swojej motywacji, bo unosimy się honorem. A więc mam tu na myśli to, że powinniśmy przyjmować zdanie innych, akceptować je. Natomiast akceptacja w moim zrozumieniu to jest przyjęcie do wiadomości, że sytuacja ma miejsce. Ja, czyli żeby zobrazować, mamy sytuację taką niepewną, mamy świat WUKA, w którym nawet aparat matematyczny, tak jakim jest ekonomia, on jest nieprzewidywalny. Tak? I świadoma liderka, ona akceptuje tą sytuację. Przyjmuje również, że ktoś może mieć inne zdanie na dzisiejszą sytuację, czy chociażby na wychowanie dzieci, czy generalnie życia, łączenia dzisiaj biznesu z życiem prywatnym. Czyli przyjmuje to, że są kobiety, które spełniają się w roli mamy. Notabene ja też mam syna, niemniej jednak ja akceptuję i przyjmuję to, że są kobiety, które poświęcają się tylko temu. Pod jednym warunkiem,
I tu pojawia się słowo klarowność. Czyli klarowność jest czymś takim, co wychodzi w rozmowach moich z klientkami, czego tak naprawdę w życiu chcesz. Czyli ta asertywna liderka to jest taka, która przyjmuje zdanie innych i wie, czego chce. Kolejnym elementem to jest komunikacja ja. Komunikacja ja oznacza, że mówimy o uczuciach i emocjach, że tego świata, bo ty coś zrobiłeś, bo szef jest mi coś winien, bo ty szefie, bo ty mężu, przechodzimy w świat, jak ja to czuję. Czyli według mnie ta asertywna liderka to jest taka liderka, która jest pewna siebie, ale mówi o swoich uczuciach, nie atakując innych. No właśnie, a powiedz mi, czy uważasz, że współczesne kobiety są właśnie świadome siebie i swoich emocji? Bo ja czasem mam wrażenie, że jednak my staramy się dążyć do jakichś z góry określonych stereotypów, tak? Które nam narzucono. I nie możemy być do końca sobą, nawet w pracy, czy nawet w domu. Nie wiem, jakie ty masz odczucia. Biznes w ogóle wymaga od nas, żebyśmy my były, jakby to powiedzieć, żebyśmy były elastyczne, tak? Czyli wymusza na nas to, żebyśmy my godziły pracę z życiem osobistym, żeby to nie nachodziło na siebie. Uczą nas tego, jak się zachowywać, jak powstrzymywać swoje emocje. To jest dobre. Ale jakie ty masz zdanie na ten temat? To zadałaś, powiedziałaś, poruszasz kilka kwestii. Ja nie do końca dosłyszałam, że godzą się na co? Na to, żeby w ramy nas ująć. Określone. Okay. Wiesz co, tutaj ja jestem przekonana, że tu chodzi o stereotypy. Tak? Dokładnie. Pamiętam, kiedy pracując w korporacji, ja też chciałam, wiesz, dorównać tym mężczyznom, więc być taką twardą babką korporacyjną, ubraną pod guzik w garnitur, tak żeby podczas rozmów dorównać mężczyznom. No, absolutnie nic bardziej mylnego. Słuchajcie, ponieważ nawet były dyrektor generalny General Electric w rozmowie z Niką Brzeziński, ja tutaj przeczytam to, co mnie ujęło, stwierdził, że kobiety, naśladując mężczyzn, popełniają poważny błąd. Autentyzm to wielka rzecz. Czyli ja mówię jasno, nie dajmy się ubierać w ramy, w stereotypy, przestańmy spełniać oczekiwania środowiska. I wiesz, kiedy do mnie przychodzą klientki, które boją się zrobić coś dla siebie, bo boją się opinii publicznej, bo boją się tego, co powie rodzina, bo boją się tego, co powie teściowa, skoro one zaczną zajmować się również sobą. A wiesz, ja mam przekonanie, że jeżeli matka, kobieta jest szczęśliwa, to szczęśliwa jest również rodzina. Ponieważ to ma bardzo duże odbicie również na system wychowania naszych dzieci. A więc no ja mówię jasno, nie schematom standaryzacji i proszę, jakby idę z taką misją do kobiet, żeby zaczęły rozumieć siebie i mówiły otwarcie o swoich potrzebach. Wiesz, te potrzeby, one dotyczą pracy, domu, biznesów, relacji ze środowiskiem, w jakim funkcjonujemy. Bardzo lubię obserwować kobiety, które wychodzą z tego chwilowo komfortowego szlafroczka i mają odwagę, żeby zrobić coś dla siebie. No właśnie, wychodzenie ze strefy komfortu. Powiem tobie, że mi się wydaje, że kobiety
mają z tym problem i rzadziej wychodzą z tej swojej strefy komfortu niż mężczyźni. Boją się ryzyka. Jakie ty masz doświadczenia w tym? Wiesz co, tak, absolutnie. Ja też, słuchajcie, pochodzę z małego miasta. I tam rzeczywiście jest jeszcze, panuje taki stereotyp, że kobieta, to wiecie, wstaje rano, może ewentualnie pracować, później zajmuje się dziećmi. Czasami może spotkać się na kawę z koleżanką. Czyta książki, które czytają inne koleżanki. I ostatnio nawet, kiedy spotkałam swoich znajomych, oni to mnie z takim pytaniem, ty tutaj? No? A więc bardzo boją się zmian. I temu, że my się boimy zmian, towarzyszy wiele aspektów. To jest wiele przyczyn. Natomiast ja chciałabym przybliżyć ci takie trzy obszary, których brakuje tym kobietom odwagi. To są obszary, w których właśnie boimy się mówić o emocjach, uczuciach i potrzebach. My, kobiety boją się generalnie prosić o pomoc, bo oznacza to słabość. Bo oznacza to, że sobie nie poradzisz, bo oznacza to krytykę. Pozdrawiam mojego pieska, Sonię. To właśnie słyszę. I słuchajcie, pewnych rzeczy się nie przewidzi, a asertywna liderka to również taka, która opanowuje emocje, tak jak ja to robię teraz, żeby nie złamać naszej tak ważnej rozmowy. A więc trzeci obszar, trzeci taki powód, dla którego brakuje kobietom odwagi, żeby żyć tak, jak one chcą, to jest strach przed podjęciem ryzyka, Iza. I obserwuję, że ten strach towarzyszy nam zawsze i ja chciałabym ci powiedzieć, że on będzie nam towarzyszył. On będzie nam towarzyszył, dlatego że ty też znasz struktogram, jesteś też trenerem i wiesz, że to jest też część naszego mózgu. A więc jest to taki obszar, który będzie z nami zawsze. Już nasi przodkowie na ścianach jaskiń rysowali smoki. Wiesz, oni je rysowali po to, żeby oswajać się ze strachem. A mam wrażenie, że my dzisiaj, że kobiety dzisiaj bardziej boją się tego, zrobienia tego kroku, bo nie tyle boją się konsekwencji, ale boją się tego, co powie ktoś inny. Boją się tego, co powie sąsiadka, mama, mąż, jak mi się nie uda. I a propos stereotypów, zobacz, to jest tak, że ta zasada kija i marchewki, nie? Zobaczymy, co ci nie wyjdzie, bo porażki uczą. Ja chciałabym powiedzieć, że sukcesy małe uczą. Że z porażek możemy wynosić wnioski. One są dla nas informacją, ale one nie zawsze znaczą tak wiele, jak my nadajemy im rangę. A powiedz mi właśnie, czy kobiety potrafią przyjmować zdanie innych i komunikować się? Wiesz co, z tym przyjmowaniem zdania innych, czyli tak zwaną informacją zwrotną, czy feedbackiem, to jest proces. I wiesz, opowiem ci wczorajszą moją historię, więc teraz przyszła do mnie. Moja teściowa zawsze zwraca mi uwagę, jak to ja wyglądam. I czy mam więcej kilogramów, czy mniej. Wczoraj uzyskałam informację, że troszkę za dużo. I wiesz, 20 lat temu ja strasznie to brałam do siebie. Ja się obrażałam na nią. No. Dzisiaj mówię dzięki za tą informację. I teraz niezmiernie ważne jest, jak ja się z nią czuję i co ja z nią zrobię. No. Czyli dwa elementy. Jak ja się z nią czuję, czy jestem z tym okej, i co ja z tą informacją zwrotną zrobię.
I odpowiadając na Twoje pytanie, kobiety mają bardzo duży problem z przyjmowaniem informacji zwrotnej. Ja w ogóle się zastanawiam, czy to dotyczy tylko kobiet, wiesz. Wydaje mi się, że to dotyczy generalnie i mężczyzn, i kobiet. Stąd ja tak bardzo kibicuję dzisiaj inteligencji emocjonalnej, czyli opanowaniu emocji, zrozumienia siebie, właśnie tej asertywności, tak, żeby nie brać wszystkiego do siebie. No bo co to jest za informacja zwrotna, że nie podoba mi się to, jak spędzasz wakacje. Okay? To podaję przykład. No i co możemy zrobić z tą informacją zwrotną? Dzięki wielkie, tak? Ja czuję się szczęśliwa. Z kolei taki aspekt biznesowy, czyli nie wiem, ten projekt nie wypalił. Tak? Nie zdobyliśmy tylu klientów, ilu trzeba. I jeżeli dane pokazują, że to jest prawda, to warto się nad tym zastanowić, a nie od razu szukać przyczyn takich zewnętrznych. Nie? Bo mam wrażenie, że, że kobiety wtedy mówią, no tak, ale wtedy tak, szef nie dostarczył mi danych, bo było trudno na rynku, bo IT nawaliło, klienci nic nie chcieli. Iza, klienci nic nie chcieli. Czyli lądując, zbierzmy ten feedback, tę informację zwrotną, nie bierzmy jej do siebie, ale zaakceptujmy. Czyli wyciągnijmy wnioski. Dokładnie, tak? Akceptacja oznacza przyjmuję i wyciągam wnioski. A powiedz mi, bo już zmierzamy do bardzo ważnego aspektu, co oznacza dla Ciebie życie esencjonalne? To jest taki temat, nad którym ja cały czas pracuję. No, on się łączy z definicją szczęścia. Z definicją szczęścia, co oznacza dla każdego pytanie, czym to szczęście jest. Tak? Bo dla każdego może być czymś innym. Dokładnie. Zobacz, my mamy tak naprawdę podstawowe popędy, sen, czuwanie, głód, pragnienie, rozmnażanie, pomaganie innym, tak? Wyzwania. Piramida Maslowa. Słucham? Czyli piramida Maslowa. Dokładnie. No tak. Czy wyzwania intelektualne, czy sukces finansowy, czy dla innych wprowadzanie innowacji, nie? Ona już wtedy idzie bardziej, bardziej indywidualnie. Warto zatem zrozumieć, co tobą kieruje, jak ty żyjesz i czy pomimo sukcesów ty jesteś szczęśliwy. I ja spotykam menadżerów, którzy, liderki, które mają piękne samochody, nowe stanowiska, awansują i kiedy to wszystko zdobywają, one nie są szczęśliwe. A mówiliśmy, że tutaj jest 6 kroków. Tak. I teraz chcę przejść już do tych 6 kroków, które ja wypracowałam, które pomagają żyć esencjonalnie. Znaczy, te kroki to są takie spełnione elementy, by mieć moc, by odpowiednio zarządzać swoją energią. I już mówię. Po pierwsze, zrozum siebie. Drugi element to dbaj o siebie mentalnie, emocjonalnie. 2. Trzeci to dbaj o swoje kompetencje liderskie. Jeżeli jesteś szefem, rozwijaj się. Jeżeli jesteś matką, rozwijaj się. Bo liderem jest każdy z nas, kto odpowiada za minimum jedną osobę. Mhm. Marka osobista. Droga liderko, dbaj o swoje imię i nazwisko. Firma, którą reprezentujesz, dzisiaj jest, jutro może i nie być. Kolejny element to środowisko, w jakim funkcjonujesz. Mówiąc wprost,
Przestań się spotykać z osobami, które zabierają ci energię i ciągle ciebie krytykują. Wampiry. Wampiry. Energetyczne. Ty chcesz iść do przodu, ty masz marzenia, ale ciągle słyszysz, nie dasz rady. Nie. Po prostu nie ma takich osób już wokół mnie. Są, owszem, sparing partnerzy, którzy dają mi ten feedback. Tak? I kolejny element to fizyczność i finanse. Znaczy, nasz mózg i ciało to jedno. My musimy o tym pamiętać. A finanse to drugie źródło dochodu, to praca zgodnie z pasją, bo wtedy, kiedy poznamy siebie i robimy coś z miłości i z odwagi, to te pieniądze przychodzą. Tylko trzeba pamiętać, żeby wszystko, co robimy, właśnie robić esencjonalnie. I zachowywać balans. Dobrze, Ewelino. Myślę, że odpowiedziałyśmy na kilka pytań, mam nadzieję, które nurtują nasze liderki. Na resztę zapraszam na Akademię Liderki i na Psychologię Przywództwa w Sopockiej Szkole Wyższej, gdzie będziemy mogły się razem spotkać i z nami będą się mogli słuchacze spotkać. Także dzisiaj bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki wielkie, Iza, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do zobaczenia na studiach, na których będzie same mięso, jak to się mówi. Praktyka. Pozdrawiam serdecznie.